Dzień dobry, kochani, kolejnego borowego, choć tym razem jakże cudownie pięknego dnia, w końcu wiosennego. Robaczki dzisiaj w borowym ogrodzie, będę zajmował się przecinaniem gałęzi, gdyż tak, tu potrzebuję więcej światła na mojej kurtce, więc muszę to trochę poprzecinać świerki i też, moi drodzy, tutaj ten świerk cały z boku będzie opierdzielony, gdyż tu będzie mój wjazd z boku do wiaty, którą kiedyś tam będę robił przy garażu. I tak, moja elektryczna piłka na wysięgniku przygotowana. Robaczki, tu kosmetyczne trochę cięcie i takie prześwietlające. No, dokąd sięgnę? Na pewno tutaj to opiernicze, bo za nisko wisi. Tutaj po tej stronie zostawiam, natomiast tak mówiłem, tutaj będzie, o, moja wiata, tu będzie wiata na Klaudynę, dokładnie w tym miejscu i to będzie mój wjazd, więc to wszystko muszę opierdzielić. Także robaczki, gorąco zapraszam na vlog. No zobaczcie, kochani, jak dużo prześwietliłem. Też chciałem, żeby wujek miał też trochę więcej światła na podwórku, bo te nasze świerki strasznie mu zasłaniają. Ale nie mogę zbyt wysoko ciąć. On, ten i tak już jest trochę za wysoko, bo będziemy je, tak jak mówiłem, jeszcze ciąć od góry. Skracać je. Wszystkie. O. I nic nie będzie, jak się zostawi w tej postaci.
Więc tak, dobrze, to te myślę, że mam zrobione. To trochę tak mocniej popcinałem, ale chcemy, wiecie, tutaj po południu, żeby nam światło wpadało. To jest północna strona domu i to są też nasze wejście tu jest. Moje okno od lobby, właśnie to, co remontowałem. Moi drodzy, to jest w tym miejscu okienko. Tu jest moje wejście, po schodkach na górę, tu jest wejście mamy. Tu jest mamy łazienka. Więc tutaj też, żeby tego światła trochę było. Te drzewa nam kiedyś, te pniaki w ogóle, co tu przedtem wycinaliśmy przy robieniu rynny, znaczy przed robieniem rynny, to są drzewa, które nam po prostu wiatr złamał, bo tu się bardzo mocny cuk robi. I to samo to. Połamało je w połowie, tak samo tutaj to jest złamane, tam u góry. Może będzie widać, tylko nie mam jak tego uciąć, kurczę. Jest złamany konar, wisi, moja piłka jest zbyt krótka. W każdym razie te gałęzie jeszcze tutaj opierdziele, co wystają i te małe, co tutaj idą, też opiernicze. Oczywiście mój piękny, duży cyprys tajski zostaje. On już jest odpowiednio poprzecinany, także on zostaje, ale to wszystko tutaj, to i tak jest liche, to i tak jest brzydkie, idzie out. No i też będę musiał wykombinować tutaj wszystko od dachu odciąć. No i tak, kochani, jest to troszkę syzyfowa praca, bo to wszystko odrasta. I jak widzieliście, niektóre, znaczy większość uciąłem przy pniu, żeby już mi nie rosły, na niektóre gałęzie, na przykład stąd, tylko skracałem. Wtedy one z bocznych pędów rozrosną się gęsto i dalej będzie ładnie drzewo sobie wyglądało. Zarośnie te obcięcia, z tym, że rozrośnie się bardziej na boki gęsto. Natomiast tutaj to już tutaj nie będzie rosło. Oczywiście od pnia świerk lubi wypuścić nowe jakieś gałązki, więc będą drobne, małe, takie będę trzymał, dopóki duże nie urosną. No dobra, kochani, to ja w takim razie zajmuję się tą przycinką. Moi drodzy, tu wszystko już opierdzielone. No nie tak jak chciałem, bo chciałem wyżej, ale już nie dosięgnę. A z drabiny to się boję. Ale wszystko załatwione. Trochę tych chaszczy natargałem, ale spójrzcie. No jest trochę tu jaśniej. Światło tu jakieś wpada. Trochę więcej. No te bym chciał jeszcze upierniczyć, ale już nie sięgnę do nich. Kurczę, o właśnie te. I tak myślę, że nie wiem, może z jakiej drabiny bym próbował. Tu ze schodów nie da rady, też nie sięgnę. Ale kurde, to jest masakra. Tam już nawet drzewo oharatałem trochę piłką, bo już ledwo na palcach chciałem. A tu boję się troszkę z drabiny to brać, kurczę, żeby nie rypnąć. No nic, ale spróbujemy. Najwyżej zaraz. Zatrudnię siostrę, bo jest ze mną, żeby mi pomogła. Przynajmniej drabinę przytrzymała i wycinam. Ale tego nie będę nagrywał, bo siostra nie chce być na kamerze widoczna. No dobra, robaczki. Opierdzieliłem. Trochę mniej jest tu do rynny. O, aż umordowałem z tej drabiny. Żeby nie spaść, żeby mi to na łeb nie spadło i w ogóle. Ale jest. No to teraz do świerka. We'll be right back.
Oj, się umordowałem. Okropnie. Ale kochani, przerzedzone. Tak, wiem. Doskonale sobie zdaję sprawę, że ta huśtawka była fajnie tutaj schowana. W drzewach, ale tutaj dokładnie tędy, o, będzie mój wjazd do wiaty, która będzie stała tutaj. I ja muszę mieć tu też pole do wymanewrowania przez tego świerka, przez ten murek tutaj, gdzie bąbelek stoi. No, także kochani, muszę mieć miejsce, żeby przejechać. Natomiast widok będzie zacny, bo z tej strony są przepiękne zachody słońca, więc akurat jest prześwietlone. I te zachodziki będzie widać. Można huśtaweczkę sobie odwrócić w drugą stronę i patrzeć tutaj. Dopóki nie ma mojej wiaty, która będzie tu. O, Boziu, ale się umordowałem. Niby mała, a ciężka ta piłka jak cholera. O, jeszcze na 2 metrach, jak się ją trzyma, to łapy borą. Dobra, no ale to najgorsze teraz przede mną. Bo oczywiście moje kobity mi nie pomogą. Zatrudniam wujka i muszę to posprzątać wszystko. Ale to już będzie na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Pamiętajcie, dajcie tam łapki. Komentujcie, kochani, jak wy przycinacie swoje drzewa, jak wy je prześwietlacie, jakie macie do tego techniki. Czy tniecie przy samym pniu, czy tniecie gałęzie po środku, żeby te się jeszcze rozrastały na boki, potem i jeszcze zagęszczały. Piszcie. Ja wam serdecznie dziękuję. Zostawcie subskrypcję. Trzymajcie się cieplutko. Hej!